mnie sny. W rolach głównych film z serii Stellina, odcinek 149. Reżyseria. Kochanie, mówisz serio? Chyba zemdleję. Mówię zupełnie serio. Chcę, żebyś była szczęśliwa. Jestem najszczęśliwsza pod słońcem. Dobrze, więc ustal datę. Może być na przykład pod koniec miesiąca. Tak szybko? Nie ma już na co czekać. Tylko tyle, ile trzeba do załatwienia formalności. Ale jest przecież tyle innych przygotowań. Jakich przygotowań? Muszę kupić ślubną suknię, przygotować wesele, wysłać zaproszenia. A kogo chcesz zapraszać? Nie jesteśmy przecież tacy młodzi. Chyba nie chcesz wystąpić w długiej sukni, mieć miesiąc miodowy i te inne głupoty. Chyba nie zrobisz mi tego. Muszę mieć miodowy miesiąc. Dobrze, jak chcesz. Pojedziemy gdzieś na kilka dni, ale nie na dłużej. Powinniśmy pobrać się dyskretnie, bez pompy. Masz rację. Myślałem, że najważniejszy jest dla ciebie sam ślub. Tyle na to czekałaś. Tak, widzisz, kochanie, ty już miałeś ślub, a ja nie. I dlatego chciałabym przeżyć to w pełni. Dobrze, zrobimy, jak będziesz chciała. Ile ci trzeba czasu? 15 dni wystarczy? Chcę być z tobą szczera. Powiedziałeś, że zrobisz wszystko tak, jak chcę, prawda? Chciałabym, żebyśmy najpierw przenieśli się do Stanów i potem wzięli tam ślub. Czemu? Powiedzmy, że to taki kaprys. Nie wiem, jakoś tak... Chciałabym tam zrobić zakupy. Może to i głupi pomysł, ale... No właśnie, nie wiem, czy... Na pewno byłoby bardzo trudno zorganizować jednocześnie i ślub, i przeprowadzkę. Dlatego lepiej będzie najpierw się przenieść, urządzić dom i potem na spokojnie wziąć ślub i pojechać gdzieś na miesiąc miodowy, tylko we dwoje. Co ty na to? Jak to sami? A dziecko? Dziecko zostawimy Marcie. Chyba nie chcesz zabierać dziecka w podróż poślubną. To przecież kwestia kilku dni. Potem wrócimy do urządzonego domu i będziemy mogli zacząć normalne życie. Chyba tak będzie lepiej, co? Dobrze. Ale przed wyjazdem trzeba będzie załatwić wszystkie formalności do ślubu, bo tam byłoby dużo trudniej to przeprowadzić. Nic się nie martw, zajmę się tym. Czemu ty? Bo mam więcej wolnego czasu niż ty. Jeśli tylko o to chodzi, może zająć się tym Enrico. Nie, lepiej, żeby Enrico zajął się twoim przeniesieniem. Ja już wszystko załatwię. W porządku. Jestem taka szczęśliwa. Zjedz jeszcze trochę. Nie chcę już? Coś mi się tak zdaje. Zazwyczaj jest łakomczuchem.
Naprawdę? Ona jest mała i pierwszy raz... Nie, jest głodna. Nie, ona pierwszy raz... Nie, zaczekaj, stój, chodź tu. Ona pierwszy raz je mięso. To łakomczuch. Tak, je wszystko. Nie tylko mleko, ale i mięso. Szybko urośnie i będzie śliczna. A ty musisz robić tak jak ona. Jeśli chcesz być duża i ładna, musisz jeść wszystko, co masz na talerzu, dobrze? Chodź tu, Musetta. Wiesz o tym, że musisz grzecznie jeść to, co ci dajemy? To dobrze. A ty czemu nie jesz? I bierzesz to lekarstwo, które zrobiła ci Teresa. Patrz, jak mi odpowiada. Trzeba uważać, co się przy niej mówi. Tak, przydałoby się pociągnąć ją za ucho. Ma trochę racji. Ale teraz jem już trochę, tak jak Musetta. Pomogły ci te moje ziółka? Tak, delikatnie. Ale mam brzuszek. Mówię przecież, że ją bardzo karmicie. Zobacz, jaki ma brzuch. A jak dostanie niestrawności? Nie chcę, żeby się rozchorowała. Nie, kochanie, nie rozchoruję się. Pójdziemy teraz na spacer po ogrodzie. Chodź, pobawimy się z kotką. Ruch dobrze jej zrobi na trawienie. Proszę nie nakrywać dla pani Mirelli. Nie będzie jadła dziś obiadu. A co, wyszła? Nieźle się czuję. Znowu miała kłopoty z sercem. Znowu zaczyna robić cyrki z tym sercem. Niektórzy to mają tupet. Mówi pani o mnie? Ależ skąd? Nie musi pani odgrywać przede mną komedii. Wiem doskonale, że nie ma żadnych kłopotów z sercem. Nie mam obowiązku nic pani tłumaczyć. Nie powinna mnie pani złościć. Będzie lepiej, jak przypomni sobie pani, gdzie jest pani miejsce i okaże trochę szacunku pani domu. Pani domu. I proszę jej nie denerwować, bo mogłoby to pogorszyć jej stan. To niebywałe. Można wiedzieć, co pani ma z tego, że uczestniczy w tej komedii? Co ta pani doktor wbiła sobie do głowy? Trzeba mieć odwagę, żeby wracać do tego chwytu. Jakieś problemy? Mirella znowu miała atak serca. Jej stan ciągle się pogarsza. Biedaczka, jest taka młoda. Założę się, że przyszedł lekarz i wszyscy zaniepokojeni chcieli jej jakoś pomóc. Na pewno zrobiła z tego nie lada dramat. Nie, nic takiego się nie działo. Nie? Nie chciała nawet, żeby wzywać lekarza. Jaka dzielna. Po prostu nie zna prawdy. Myśli, że to osłabienie. Miała straszne bóle w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu. Była blada, bardzo źle się czuła. Enrico, my wyjeżdżamy. Wyjeżdżacie? Do Stanów Zjednoczonych. Oszalałeś? Nie, raczej na odwrót. Skąd ten pośpiech? Czemu się dobrze nad tym nie zastanowisz? Już się zastanowiłem, tak będzie lepiej dla wszystkich. Pojedziemy tam, urządzimy się, a potem weźmiemy ślub. To szaleństwo, nie możesz się z nią ożenić. Kochasz Stellinę, a nie Mirellę. Właśnie dlatego muszę jak najszybciej stąd wyjechać. Wiesz, że to jest ucieczka. Wiem, ale to jedyne, co mi pozostało. Chcę ci coś powiedzieć. Nie nalegaj, już postanowiłem. Jeszcze dziś trzeba wysłać podanie o pozwolenie na przeniesienie. Zaczekaj, nie możesz zostawić. Przestań, Enrico, mówię poważnie. Siadaj i pisz to, co ci powiedziałem. Dość już. Rób, co ci mówię. Co
Ten list musi być wysłany jeszcze dzisiaj. Kiedy skończysz go pisać, przyniesiesz mi do podpisania i natychmiast wyślesz. Dużo kosztowało mnie podjęcie tej decyzji. Ale stało się i teraz chcę wyjechać stąd jak najszybciej. Ora voglio solo andarmene via il più presto possibile. Grazie. Dziękuję. Quando l'ho detto a Teresa, kiedy powiedziałem Teresie, odpowiedziała, że to nieprawda, że jest pani chora. Tak? Dodała jeszcze, że jesteśmy hipokrytkami. Co pani na to? I co pani jej na to odpowiedziała? Nic. Wolałam być dyskretna. Po prostu milczałam. Bardzo dobrze. Gratuluję. Dziękuję. Usiądę, jeśli pani pozwoli. Pomyślałam sobie, że w tych okolicznościach nie można dać im pola do działania. Razem ze Stelliną chcą nas sprowokować, żeby potem opowiedzieć wszystko panu Gianluce. Trzeba postępować z nimi ostrożnie i ze sprytem. Dlatego nie może pani robić nic, żeby oddalać dziecko od Stelliny. Dobrze, choć też nie ma powodu, żeby spędzały całe dnie razem. Widziałam, jak przed chwilą szły bawić się na tarasie i do tego paskudnego ogrodu. Proszę się nie przejmować. Niech cieszy się tym dzieckiem. Ale Maria Rosa za bardzo się do niej przywiązuje. Niełatwo przyjdzie jej o niej zapomnieć. I tak niewiele im zostało. Nie poznaję pani. Co się stało? Jest pani taka spokojna? Założę się, że są jakieś nowiny. Jak powiem, nie uwierzy mi pani. Proszę powiedzieć, jestem taka ciekawa. Wyjeżdżamy. Będziemy znowu mieszkać w Stanach. Naprawdę? Dziś rano Gianluca powiedział mi o tym i na dodatek poprosił mnie o rękę. To wspaniała wiadomość. I wie pani, co mu powiedziałam? Że chciałabym wziąć ślub już tam. Dlatego musimy jak najszybciej wyjechać. Kiedy? Nie wiem, to kwestia 10-15 dni. Postaram się załatwić wszystko jak najszybciej się da. Jak Bóg da, uwolnimy się od tej Stelliny raz na zawsze. I wszystko będzie jak przedtem. Chce pani papierosa? Zaraz podam. Wreszcie pozbędziemy się Stelliny. Nie mogę się doczekać. Będę mogła zająć się znowu dzieckiem. Oczywiście. Mam do pani całkowite zaufanie. Dziękuję. Wie pani, dlaczego się śmieje? Stellina chciała odebrać mi pracę, a teraz ta głupia zostanie z niczym. Zasłużyła na to. Mnie chciała zabrać mojego mężczyznę, o którego walczyłam tyle czasu. To ona zmusiła mnie do udawania choroby. To był jedyny sposób, żeby nie stracić Gianluki. Ale teraz jest już po wszystkim. To okazało się bardzo proste. Będzie mój. Tylko mój. Jeszcze raz uda mi się wymazać Stellinę z jego życia. I tym razem na zawsze. To nie może być prawda. Nie może mi tego zrobić. Do tej pory nie chciałem ci nic mówić, żeby cię nie martwić. Ale dziś zdarzyło się coś takiego, że muszę ci powiedzieć. Będziesz miała czas na zastanowienie się, co z tym zrobić. Oni wyjeżdżają. Wracają do Stanów. Tornano negli Stati Uniti. Mirella udała kolejny atak i Gianluca czuje się w obowiązku spełnić jej życzenia, bo wydaje mu się, że ma wobec niej dług. Więc to prawda, że zaproponował jej ślub? Tak, to prawda. To dlatego ostatnio tak mnie unika. Nawet na mnie nie patrzy. Nie myl pojęć. On nie kocha Mirelli.
To ty jesteś największą miłością jego życia. Jesteś tego pewien? Absolutnie pewien. Nie wiem już, co mam o tym myśleć. Wiesz, że spędzam z Gianluką bardzo dużo czasu. Zapewniam cię, że wciąż mówi o tobie i o uczuciu, które wobec ciebie żywi. Wczoraj powiedział mi, że jest tak o ciebie zazdrosny, że nie może znieść myśli, że mogłaś mieć jakiegoś mężczyznę w przeszłości. Prześladuje go myśl, że mogłaś kochać kogoś innego, zanim go poznałaś. On myśli, że... Jak ja mam się czuć teraz? Co mam robić, kiedy go widzę? Jak pomyślę, że mają się pobrać, wiesz przecież, że robi to tylko z poczucia obowiązku. Ta kobieta na niego nie zasługuje. Zgadzam się z tobą. To wcielony diabeł. Jest sprytna, inteligentna. I znalazła sposób, żeby trzymać go w garści, udając chorobę. I dlatego zdecydował się na wyjazd. Chciałem go przekonać, ale nie było siły. Powiedział mi, że podjął decyzję i już jej nie zmieni. Mam tu list, który mi podyktował. Co to za list? Podanie do centralnej siedziby firmy o przeniesienie do Stanów Zjednoczonych. Jest mi przykro, ale kazał mi go wysłać jeszcze dzisiaj. Musisz coś zrobić. Jeśli nie zareagujesz, Mirella zabierze ci go na zawsze. Nie może tego zrobić. Nie mogą się pobrać. Gianluca jest moim mężem. Nie w tym problem, czy mogą, czy nie. Chodzi o to, że ona wyjedzie stąd z twoim mężem i twoją córką. On chce wyjechać. Daleko stąd. On chce uciec od ciebie. Co ja mam robić? Dio mio, che cosa posso fare? Sì, sì, proszę wejść. Czemu zawdzięczam taki zaszczyt? Przyszłam, żeby pani powiedzieć, że pani pomysł jest absurdalny. Niestety, kochanie, decyzja już zapadła. Nie może pani tego zrobić. Nie pozwolę na to. To mój mąż i moja córka. Nie możesz mi ich zabrać. Jeśli chodzi o twoje dziecko, zapewniam cię, że chętnie bym ci je zostawiła, ale ojciec się na to nie zgodzi, rozumiesz? Co za tupet. Co do niego, to daj sobie już spokój. Już go nie interesujesz. Gdyby tak nie było, czemu chciałby ze mną wyjechać? Myśli pani, że będę siedzieć z założonymi rękami? Zanim wyjedziecie, porozmawiam z nim. Powiem mu całą prawdę. Świetnie. Nie wierzy pani? Jestem do tego zdolna. Rób sobie, co chcesz. Tym razem przeholowała pani. Przysięgam, że pójdę do Gianluki i wszystko mu powiem. Ja też mam już dość. Przestań mi grozić. Na co czekasz? Idź do niego i powiedz mu prawdę. Zobaczysz, jak to się skończy. Nie będzie ani twój, ani mój, bo pójdzie do domu wariatów. Postanowili wyjechać. Dowiedziała się dziś rano od Enrico. A gdzie ona teraz jest? Zamknęła się w pokoju. Jest załamana, ciągle płacze. To naturalne. Co za rozczarowanie. Po tym wszystkim, co zrobiła, żeby go zdobyć, żeby mu się podobać. Była ostatnio taka szczęśliwa. Mówiła, że czuje się wspaniale, bo wie, że on ją kocha. I dlatego Mirella nie mogłaby ich już rozdzielić.
Myślała, że jeszcze uda się uratować rodzinę. Chyba nie chce zabrać też dziecka. Jak to? Dziecko też z nimi jedzie. To niemożliwe. Niestety tak. Trzeba jej w tym przeszkodzić. Ta wiedźma nie może wciąż wygrywać. Ale jak? Nie możemy nic zrobić. Trzeba ją zaszantażować, że powiecie mu całą prawdę. Stellina już to zrobiła, ale bez skutku. Na pewno powiedziała to nie tak, jak powinna. Żebyś wiedziała, jak ona jest przybita po tym, co powiedział jej Enrico. Jak tylko się dowiedziała, że chcą wyjechać, pobiegła do Mirelli. I wiesz, co ta bezwstydnica powiedziała? Co takiego? Rób, co chcesz. Powiedz mu o wszystkim. Powiedz. Jak to? Więc jej nie wierzy? Ona po prostu niczego się nie boi. Nie widzisz, do czego jest zdolna? Bo doskonale wie, że Stellinie zabraknie odwagi, żeby to zrobić. Gra na pewniaka. Być może, ale co to zmienia? Gdybym była na miejscu Stelliny, już dawno bym mu powiedziała. Nie, Stellina nie podejmie tego ryzyka. To zbyt niebezpieczne. Gdyby dowiedział się prawdy, mógłby oszaleć. To co w takim razie jej pozostaje? Nic. Zupełnie nic. Nic nie da się zrobić. Wszystko jest w rękach Boga. Muszę wyjechać stąd jak najszybciej i nie widzieć jej już nigdy więcej. Z czasem uda mi się zapomnieć. To nie będzie łatwe, ale musi mi się udać. Tu jesteś, szukałam cię. Co chciałaś, kochanie? Idziesz już spać? Chciałam cię o coś prosić. No to chodź tutaj. O co chodzi? Żeby Marta nie zamykała mi drzwi na klucz. A dlaczego zamyka je na klucz? Żeby Stellina nie mogła wejść. Dobrze, powiem jej o tym. Nic się nie martw. Chciałabym cię jeszcze o coś prosić. Żeby Stellina była moją mamą. To jest niemożliwe. Trudno to wytłumaczyć. Jest wiele powodów. Przyjechaliśmy do Buenos Aires tylko na jakiś czas. A teraz musimy już wyjechać. Dokąd? Wrócimy do tego kraju, gdzie kiedyś mieszkaliśmy. Pamiętasz? Gdzie był taki ładny śnieg. Nie cieszysz się? Wcale mi się tam nie podobało. Tu jest o wiele ładniej. Tak, ale niestety musimy tam wrócić, bo tatuś będzie tam pracował. Polecimy wielkim samolotem. Będziemy frunąć tak, jak ptaki wśród pięknych, białych chmur. Zabierzemy ze sobą Muzettę? Tak, Muzetta pojedzie z nami. A Stellina? Stellina nie. Dlaczego? Nie możemy jej zabrać, bo ona musi zostać z Teresą. Jak będziemy już tam, wszystko będzie tak jak dawniej. Pamiętasz, jak Marta zajmowała się tobą? A Mirella była twoją mamusią? Ja nie chcę wyjeżdżać. Kochanie, proszę cię. Nie zabieraj mnie tam, tato. Chcę zostać tutaj. Z tobą i ze Stelliną. No i dopięłaś swego. Nie mogło być lepiej. Gianluca przyszedł do mojego pokoju i powiedział: chcę, żeby ślub odbył się pod koniec tego miesiąca. To niewiarygodne. Wspaniale. Widzisz, moje rady są skuteczne. Faktycznie, muszę ci podziękować. Poza tym, udało mi się. Dziękuję. To, co wydawało się najtrudniejsze,
Przenosimy się do Stanów. To mnie zadziwia. Przecież on nie chciał tam jechać. Wyobrażasz sobie? Nie chciał o tym słyszeć, a teraz sam tak zdecydował. Napisał nawet do szefa prośbę o przeniesienie. To fantastycznie. Kiedy wyjeżdżacie? Niedługo. Potrzeba mi tylko trochę czasu, żeby wszystko zorganizować. Kiedy tam dojedziemy, weźmiemy ślub. I co ty na to? Jesteś pewna, że nie będzie z tym problemu? Nie, ponieważ użyję aktu ślubu Gianluki z Alessandro. W ten sposób będzie traktowany jako wdowiec. Ten dokument jest przecież nieważny. Zapłacę komu trzeba i wszystko będzie w porządku. A jak nie znajdziesz chętnego urzędnika? Nie wiem, jakoś to załatwię. Sama zmienię datę. Uważaj, bo fałszowanie jest przestępstwem. Wiem. Ale co mam zrobić? Teraz nie mogę się już cofnąć przed niczym. Teraz pozostaje tylko czekać na reakcję Stelliny, jak dowie się o wszystkim. Już wie. Naprawdę? I co powiedziała? Przyszła do mnie i zagroziła, że mu wszystko powie. Powiedziała mi, że może robić, co chce. Zwariowałaś? Ona nigdy tego nie zrobi, za bardzo się boi. Tak ci się wydaje, za bardzo ryzykujesz. A co mam robić? Muszę iść na całość. Powinnaś jednak dobrze zastanawiać się nad każdym krokiem. W tej chwili najważniejsze jest wyjechać. Jeśli pozwolę, żeby Gianluca został przy Stellinie, na pewno go stracę. Zgadza się, ale jeśli ona coś powie, będziesz zrujnowana. Wiem o tym, ale nie mam wyboru. To bardzo niebezpieczna gra. Tak, ale wygrywają tylko najodważniejsi gracze. Jesteś naprawdę odważną kobietą. Mam nadzieję, że ci się uda. Jestem tego pewna. Stelli nie pozostała ta jedna możliwość. Porozmawiać z nim. Ale wątpię, żeby to zrobiła. Wszystko jest w moich rękach i nasza Stellina będzie całkowicie pokonana. Bardzo mi miło, Maria Rosa. Dzień dobry. Co ci jest? Jesteś smutna? Nie, tak tylko myślałam. Nie dałyśmy jeszcze nic jeść naszej kotce. Trzeba dawać jej jednego dnia mleko, a drugiego mięso. Dzisiaj postawiłam jej miseczkę z mlekiem w ogrodzie. Potem pójdziemy zobaczyć, czy je wypiła. Przywitaj się z Muzettą. Jak się czuje kotka? Dobrze, je za dwie. Jest śliczna. Tak. Nie zamoż jej, bo może jej zaszkodzić. Maria Rosa, może pójdziesz z nią do ogrodu, żeby napiła się mleczka. Tylko nic jej więcej nie dawaj. Dobrze. Wymyśliłaś już coś? Nie. Nie możesz pozwolić, żeby wyjechali. Straciłabyś go na zawsze. Wiem. To twój mąż. Jesteś jedyną kobietą, która go naprawdę kocha. Wygląda na to, że to bez znaczenia. Pogodzisz się ze stratą córki? Nie. Na samą myśl o tym umieram z bólu. No więc? Nie wiem. Nie wiem, co mam robić. Żeby z tego wybrnąć, masz tylko jedno wyjście. Jakie? Dobrze wiesz. Powiedzieć mu o wszystkim. Nie bój się. Powiedz mu całą prawdę o tej kobiecie, że go oszukała. O wszystkich jej intrygach i kłamstwach. A przede wszystkim uświadom mu, że nie ma wobec niej żadnego długu wdzięczności. Wręcz przeciwnie.
To przez nią spędził tyle lat, dręcząc się w samotności. I powiedz mu, że jesteś jego żoną i matką jego córki. Żebym tak miała odwagę mu to wszystko powiedzieć. Chcesz, żebym ja mu to powiedział? Nie, proszę, nie rób tego. Więc ty to zrób. Chciałabym, ale strasznie się boję. A jak mu się coś stanie? Według mnie nic mu się nie stanie. Czy radość może mu zaszkodzić? Dużo gorzej jest pozwolić mu cierpieć. Wiesz, co mi powiedział? Żeby zostawić go samego w jego cierpieniu. Tak, chciałabym mu wszystko powiedzieć, ale boję się. Nigdy nie zdobędę się na to. Nie mam odwagi. Musisz to zrobić. Musisz mieć odwagę. Nie ma czasu do stracenia. Tyle razy już byłam bliska, ale zawsze ogarniał mnie strach. Pomyśl, jaki byłby szczęśliwy. Nie bój się. Idź do niego i opowiedz mu o wszystkim. Moje życie jest jak zły sen. Córka prosi mnie, żebym jej stąd nie zabierał, żeby Stellina była jej mamą. Ja sam nie mogę przestać o niej myśleć. A z drugiej strony jest Mirella, jej choroba, ślub, wyjazd. Co mam robić? Boże mój, pomóż mi. Mio Dio, ti prego, aiutami. Nie uciekaj, Muzetta. Ale jesteś posłuszna. Chodź do mnie na rączki. Ułóż się do spania. No tak, musisz odpocząć. Tu jesteś, z twoją śliczną kotką. Zobacz, jaki ma brzuszek, jaka jest duża. Daj mi ją. Będzie strasznie duża. Co my z nią zrobimy? Zobaczysz, że będzie jeszcze większa niż myślisz, bo już ma taki brzuch. Jak chcesz, to zrobię jej budkę, taki domek, tylko dla niej. Nie, nie trzeba. Czemu? Bo tata powiedział, że musimy wyjechać. Powiedział ci już. Tak. A czemu nie powiedziałaś mu, że chcesz tutaj zostać? Jak wyjedziesz do Ameryki, to nigdy już się nie zobaczymy. I będziemy strasznie za tobą tęsknić. I ja, i Stellina. Ja też będę za nią tęsknić. Nie możemy nic jej mówić, bo będzie płakać. Masz rację. Nic jej nie mów. Patrz, jaka jest ładna moja koteczka. Co się dzieje? Nic, rozmawiałyśmy o Musetcie. Rozmawiałyśmy o kotce, jaka się zrobiła duża, prawda? Jest śliczna. Ja też mam prawo trochę ją potrzymać na rękach. Nie pożyczysz mi jej na troszkę? Dałaś jej mleczka? Tak. Wszystko wypiła? Czy kotki mogą latać samolotem? Czemu pytasz? Bo tata powiedział, że musimy wyjechać. Ja nie chcę nigdzie wyjeżdżać. Powiedziałam tacie, że nie chcę jechać. Teresa, zostań z mamą. Idę porozmawiać z Gianluką.
Wersja polska NBF Warszawa. Tekst Agata Slawy. Czytał Piotr Borowiec. Una fiamma sempre accesa e un sorriso fra la gente. La mia stella, una carezza sulla pelle.